Jesteśmy przed wrocławskim sądem, właśnie skończyła się rozprawa dotycząca spalenia kukły rzekomego Żyda. No do tej pory tak na dobrą sprawę nie wiemy, kogo ta kukła dotyczyła, są różne wersje, ale wyrok zapadł bez dwóch zdań, polityczny. Wygłosił sędzia całą rozprawę na ten temat. Jak ty, Piotrze, czujesz się po tej rozprawie, jakie masz refleksje i jak w ogóle odebrałeś swój wyrok? Kochani, bezwzględnie jest to wyrok polityczny, jest to tak zwana hućpa. Chućpa sędziego i sądu w Polsce. Oczywiście to wszystko było uzgadniane właśnie między innymi z Izraelem, tylko po to, żeby pokazać, jak to Polska jest w tej chwili antysemicka, rasist, faszystowska. Dzisiaj, jeżeli przedstawiciele narodu czy nacji żydowskiej przekazali sędziemu róże i ten sędzia to przyjął, to o czym my mamy rozmawiać? Żydowski sędzia w polskim sądzie. Jest to nie do przyjęcia. 27 lat okłamywany naród. Okłamywano, sprzedano cały przemysł. Kto to robił właśnie? Magdalenka, gdzie tam wszyscy pochodzenia żydowskiego sprzedali Polskę. Dzisiaj, jak my patrioci polscy, walczymy w tej chwili o tożsamość polską, żeby Polska była Polską, żeby Polacy mogli godnie żyć właśnie w ojczyźnie, to takich ludzi i takich patriotów jak ja i nie tylko ja skazuję się na wyroki sądowe po to, żeby jak gdyby innym zamknąć usta. Nie zamkniecie mi ust. Nikt jeszcze do tej pory mnie nie złamał i nie złamie mnie żydowski sędzia w polskim sądzie. Powiedziałem, to co się stało dzisiaj, jest to karygodne, nie do przyjęcia. Będziemy się odwoływać tak długo, aż zostanę z tego zarzutu uniewinniony. Jak powiedziałem, jak to sędzia dzisiaj powiedział, faszystowska Polska. Jest to przykre, że w ustach takiego sędziego w ogóle taką nazwę w ogóle i to jeszcze podczas rozprawy sądowej, czy po rozprawie sądowej, no, konkretnie mówił podczas ogłoszenia wyroku, takie słowa, to w ogóle nie powinno nawet paść. Druga sprawa, proszę, ci Żydzi, jacy oni są w tej chwili bezbronni, jak to oni są dzisiaj, a zapomnieli, kto tworzył PZPR. Zapomnieli, kto strzelał żołnierzom niezłomnym w tył głowy. Zapomnieli, że ci krwiopijcy niszczyli cały nasz naród i całą Polskę i całą Europę. Powiedziałem, za naszą ojczyznę, nasi dziadowie, ojcowie przelewali krew. Ja będę walczył o pamięć tych ludzi, którzy stracili życie. O to właśnie będę walczył dalej. 10 miesięcy to nie jest dużo. Ludzie do więzienia wchodzą i wychodzą. Ale dalej będę walczył o to, żeby Polska była Polską, żeby w końcu nasza ojczyzna trafiła w rękę obywatela polskiego, polskich patriotów i żeby Polska rządziła się według polskości, a nie żydostwa i że oni będą nam mówić i pluć w twarz, co my mamy robić, w jaki sposób się zachowywać. To tyle. Powiedziałeś, Piotrze, że 10 miesięcy to nie jest dużo. To jest 10 miesięcy za spalenie słomianej kukły. W takim razie, jakie byłyby inne wyroki, gdyby czyn dotyczył człowieka? Gdyby była jakaś napaść, powiedzmy, to już co, karę śmierci wtedy się orzeka w Polsce? Tak, tutaj nacja żydowska, ci krwiopijcy, najlepiej jakby mnie sędzia tej chwili od razu zamknął i dożywocie mi dał lub karę śmierci. Tak oni tego oczekiwali w tej chwili. Wobec tego ten sędzia prędzej czy później zostanie zweryfikowany przez społeczeństwo polskie, przez naród polski, bo to jest, nie ukrywam, to nie jest sędzia czysty krwi i kości Polakiem. To jest właśnie między innymi Tel Awiw, Kutów przesłała i powiedziałam, Żydokomuna rządzi dalej Polską i dopóki nie będzie, że jak powiedziałam szybciej, że w polskich sądach będą prawdziwi polscy sędziowie i będą myśleć po polsku o Polsce, to będą takie wyroki zapadać. Sędzia w swojej argumentacji powiedział, że Polska walczy z antysemityzmem, kreuje jak najlepszy swój wizerunek na świecie, a ty takimi czynami wybiłeś im oręż z ręki. To rozumiem, że się nie zgadzasz zupełnie z tym argumentem. No oczywiście, że się nie zgadzam. Właśnie to oni ten rasizm, ten faszyzm właśnie między innymi propagują, przez takie wyroki, bo byliście świadkami dzisiaj, jak agresywna była dzisiaj społeczność żydowska na rozprawie sądowej. To o czym rozmawiam? To my Polacy jesteśmy w własnej ojczyźnie, niby jest wolność słowa i
I my nie możemy mówić to, co chcemy, no sorry, no gdzie my jesteśmy? No właśnie, dzisiaj było sporo reakcji na sali sądowej, ludzie różnie ten wyrok przyjęli. Kilka osób zostało wyproszonych, między innymi tutaj któryś z panów. Dlaczego w ogóle zostaliście, dlaczego zostałeś wyproszony z sali? Co się takiego wydarzyło? No jako pierwszy zostałem wyproszony. Dla mnie to jest sytuacja nieprawdopodobna. Nie myślałem, że w polskim sądzie sędzia poprosi policję o wyproszenie kogoś, kto nie zgodził się z twierdzeniem sędziego. Natomiast trzeba tu jasno powiedzieć, że sędzia przekroczył wszelkie granice dobrego wychowania, dobrego smaku i granice prawa wręcz. A dlaczego? Dlatego, że w swoim uzasadnieniu użył takiego sformułowania. Uważajcie teraz, bardzo uważajcie. Polskie tradycje antysemickie, tak powiedział sędzia w polskim sądzie w imieniu Rzeczypospolitej. To jest coś nieprawdopodobnego, no, nieprawdopodobne, to mi się w głowie po prostu nie mieści, więc musiałem zareagować. Zareagowałem, bo takie stwierdzenie z ust sędziego po prostu no, wzburzyło we mnie no, odruch protestu. I musiałem zaprotestować, musiałem to wyartykułować, dlatego żeby teraz każdy w Polsce z tym stwierdzeniem sędziego, bo na pewno nagrałeś to, Piotrek, więc jeżeli to nagrałeś, to trzeba upublicznić, rozpowszechnić i podać do szerszej publiczności, żeby ludzie zaznajomili się, z jakimi sędziami mamy do czynienia. Taki młody człowiek wydaje wyrok w imieniu Rzeczypospolitej i mówi o polskich tradycjach antysemickich. Ludzie, o co tutaj chodzi? No przecież to jest nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia i dlatego ja zaprotestowałem głośno i wyraźnie i z tego powodu zostałem wyproszony. Oczywiście z pokorą wyszedłem, bo mimo wszystko jest to decyzja sądu w imieniu Rzeczypospolitej. Ale z tym, co powiedział sędzia, to jest po prostu skandal. Skandal na cały świat i to powinni usłyszeć wszyscy Polacy na całym świecie. Dziękuję. Do tej pory sądy nie pozwalały na żadnego rodzaju wiece czy manifestacje polityczne. Tutaj sędzia zgodził się, żeby twoi przeciwnicy, Piotrze, mieli kartki no, z napisem precz z faszyzmem, mieli jakieś kwiaty. Czy to było rażące i czy poczułeś się w tym jakoś znieważony? Czy to po prostu była no, normalna reakcja tamtej strony? Nie, to było wręcz skandaliczne, że polski sędzia, przynajmniej nie polski, to żydowski sędzia, pozwolił na szerzenie właśnie faszyzmu na sali rozpraw w tej chwili, na sali sądowej, bo... Ale co to znaczy na szerzenie faszyzmu? Oni byli przeciwko faszystom. Nie, nie. Poprzez takie działania, takie pokazywania w jakikolwiek sposób, to się właśnie szerzy faszyzm. To oni właśnie szerzą ten faszyzm. To oni są tymi rasistami i tymi faszystami, nie my, naród polski. Na konferencji prasowej zaraz po wyjściu z sali powiedziałeś bardzo mocne słowa, że od 20 kilku lat w Polsce rządzą Żydzi. To było powiedziane do czołowych stacji telewizyjnych i radiowych. Jak myślisz, jaki z tego pójdzie przekaz? Czy chciałeś to w jakikolwiek sposób rozwinąć, czy chciałeś, żeby właśnie taka informacja poszła w świat? Piotrze, chciałem to rozwinąć, a ta informacja nie pójdzie w świat, oni to wytną, a manipulują tę moją wypowiedź, a przecież wiemy doskonale, że to całe zło zaczęło się od Magdalenki, tam gdzie pan Geremek, pan Michnik i to całe robactwo żydowskie w tej chwili sprzedało Polskę. I nie boję się tej chwili mówić szczerze tej chwili, że jeżeli my naród polski, nie obudzimy się, my, naród polski, nie zaczniemy walczyć o Polskę w imieniu naszych dzieci, wnuków, o przyszłość chodzi o narodu polskiego, to będzie tak, jak jest w tej chwili. Nie możemy pozwolić na to, żeby Żydzi rządzili naszą ojczyzną. To na zakończenie, żeby już nie było żadnych wątpliwości, po raz ostatni proszę cię powiedz, czyją kukłę spaliłeś i dlaczego? Była to kukła George'a Sorosa, dokładnie przestępcy, finansjera amerykańskiego, który jest ścigany przez większości krajów świata, Chiny, ostatnio Rosja wydała nakaz ścigania listem gończym, między innymi pana George'a Sorosa. Gdyby to było zależne ode mnie, od Piotra Rybaka, to ja bym dzisiaj wydał wyrok nie kary śmierci, ale dożywotniego więzienia dla tego przestępcy międzynarodowego.
No, ale wszystko wskazuje na to, że George'owi Soroszowi włos z głowy nie spadnie, a Piotr Rybak pójdzie siedzieć. Jak powiedziałem szybciej, za naszą ojczyznę nasi dziadowie, ojcowie przelewali krew. Ja pójdę siedzieć, ale wyjdę jeszcze bardziej wzmocniony i będę jeszcze bardziej walczył o Polskę, ale wtedy będę mówił prawdę, że Żydzi zniszczyli naszą ojczyznę i będę walczył, jak powiedziałem, do skutku, a jeżeli się Żydom nie podoba w naszej ojczyźnie, to mają swoją ojczyznę, Izrael. Ich sobie tam jadą, my im nie zabraniamy. Myśmy nie najechali Izraela, tylko oni najechali Polskę i muszą przyjąć zasady, prawo i kulturę polską. Jeżeli nie, to wąt do Izraela.